Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Jadę na ostatni wyścig URL. Tak, i myślę, że to jest ostatni. Ostatni z ostatnich. Bo jeśli to nie jest ostatni, to się naprawdę zdenerwuję. Nie, no ale to już musi być ostatni, no nie ma siły po prostu. I przejdziemy na wyższy poziom, mam nadzieję. Wiecie co? Nie wiem, piekło zamarzło. Powiem wam jedną rzecz. Po prostu Eclipse mi się znudził. Znudził mi się Eclipse. W garażu już mam Mazdę RX-7. W którymś tam odcinku ją sobie kupiłem i ona sobie tam na mnie czeka. Eclipse'a oczywiście zamontuję mu pakiet poszerzający, bo i tak jest to mój ulubiony samochód. Ale znudził mi się trochę i chcę pojeździć czymś innym. Dlatego, moi drodzy, przesiądziemy się na Mazda RX-7, a następnie kupię jeszcze Skyline'a i jego też sobie oczywiście przerobimy. Póki co muszę jeszcze jednak przejechać ten nieszczęsny turniej, gdzie do wygrania są złote kalesony, ale nikt o tym nie wie oprócz mnie. Ja już patrzyłem w plikach gry, co jest do wygrania w tym wyścigu. I oni myślą, że wygrałem jakąś gotówkę, jakieś tam unikalne części są, gdzie tam? Kalesony ciepłe, złote, na zimę sobie wygrają. Tyle wam powiem. Mamy tutaj cztery okrążenia i ja chyba nie będę aż taki niedobry i raczej nie będę was męczył i nie będę pokazywał tych wszystkich pieprzonych okrążeń. Okej, zdaje się, że to nie będzie jeszcze koniec. Znaczy, to już jest ostatnie okrążenie, ale to nie będzie raczej koniec tych zawodów. No nie, ja bym na to tak nie liczył. W każdym razie, tak, mamy punkty, więc na pewno będzie jeszcze jeden. Puścimy trochę dymku. I tym razem jeszcze bardziej pokręcony jakiś. Ale ten to już chyba na pewno będzie ostatni. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Chcieliście mi pod filmem ostatnim z Undergrounda 2, Lucek, robisz już tego Undergrounda od 4 miesięcy. To jest nieprawda, bo robię go tak naprawdę od 28 stycznia, a dzisiaj jest... Dzisiaj jest środek kwietnia. I... to jeszcze nie jest 4 miesiące. Hello! Ale nawet jeśli bym chciał, nagrywałbym go 8 miesięcy. Poza tym nie gram tylko w jedną grę, to gram w kilka. Ponieważ lubię grać w kilka gier, a nie ciągle w jedną. Poza tym to nie jest tak, że... Co on mi tutaj... Poza tym to nie jest tak, że... gram cały czas w Undergrounda. To jest tak, nagrywam odcinek z Undergrounda albo maksymalnie 2. I odkładam grę, tak? I te odcinki sobie tam gdzieś są i je publikuję wtedy, kiedy uważam, że jest to stosowne, ale przeważnie też gram w inne gry. Niektóre wam się tak średnio podobają, interesują was, inne trochę bardziej. I sobie patrzę po prostu, w co mi się dobrze gra. Staram się też zawsze pokazywać takie gry, które według mnie na to zasługują, czyli są po prostu dobre, fajne, ciekawe, dostarczają jakichś ciekawych wrażeń i tak dalej. Underground na pewno jest fajny i ciekawy, ale po jakimś czasie robi się nudny, niestety. Te wyścigi URL to są dla mnie porażką totalną. Musimy, kurczę, jeździć w kółko te same trasy. Poza tym, jak ja widzę typowo wyścigowe tory, to mnie szlak trafia, tego nie cierpię. Nie cierpię takich rzeczy. Lubię jeździć sobie po normalnych drogach. Nie wiem, czemu tak mam, ale po prostu tego nie lubię. No, nie lubię takich wyścigów. Formuła pierwsza to jest dla mnie katorga. Ale to nic. Musimy sobie to ukończyć. Jak ukończymy, będziemy jeździć dalej inne wyścigi URL. Ale to już tam kilka odcinków dalej, dlatego że... po prostu ich też nie cierpię, tak? Nie cierpię ich nawet pokazywać, bo są nudne. Zobaczcie, jedziemy sobie kilka takich samych okrążeń, tak? Nic się tu nie dzieje, nie ma żadnych samochodów ruchu ulicznego, żadnych jakichś światełek
od budynków, nic tu nie ma ciekawego moim zdaniem. No, no, same takie jeżdżenie, tak? Dlatego staram się zawsze w każdym odcinku jak najmniej to pokazywać. No chyba, że mam coś do powiedzenia i wiecie, nie muszę specjalnie się skupiać na tych wyścigach, to po prostu sobie tak o jadę i mogę sobie gadać, nie? No a wracając do komentarzy. No to ktoś tam też napisał, żebym kupił nowy samochód. I tak jak powiedziałem na początku filmu, kupię coś nowego, Skyline. Myślę, że będę celował w Skyline R34. Natomiast chciałbym jeszcze też sobie przerobić Mazdę RX-7. Chociaż z wyglądu model Mazdy RX-8 bardziej mi się podoba, ale standardowy, bez żadnych jakichś tam przeróbek. Sylwetka ogólnie zwykłego fabrycznego samochodu Mazdy RX-8 jest po prostu piękna i nie potrzebuje żadnych ulepszeń, według mnie przynajmniej. Natomiast Eclipse'a można by tutaj jeszcze poszerzyć i na pewno, jeśli odblokuję sobie tylko jakieś poszerzenie do niego, to tutaj zainstalujemy, to zobaczę jakie są, jestem ciekawy w ogóle. Czy na przykład w Wordzie był jeden butikit dostępny przez jakiś czas, ja go kupiłem i zastanawiam się, czy on w Undergroundzie też jest. Okej, okrążenie jedno wam daruję. I kończymy sobie powoli. Hops. Zgadnijcie co, wygrałem. 5000 gotówki, nie wiem na co ją wydam. Mamy nowy poziom, nowa część miasta Bayview. Będziemy sobie oczywiście tutaj śmigać. Mam nadzieję, że w nowym, znaczy mam nadzieję, na pewno w nowym samochodzie. Zaraz wyposażę sobie tutaj Mazdę RX-7. Będziemy nią śmigać. Obym tylko później nie zapomniał założyć zajebistego botykitu do Eclipse'a. Tak wygląda Bayview. Kurczę, jaka pikseloza, co nie? No a to rok który? 2004? Okej, nowe rzeczy, nowe pierdoły, dragi, wyścigi, sprinty, drifty. Woohoo! Będzie zabawa. No dobra, ale zanim to wszystko będziemy ogarniać, chodźmy pierw zmienić samochód i potuningujmy trochę, co? Najbliżej mamy właśnie. Mazda RX-7 to będzie mój konik. To będzie... Aha, jeszcze jedna sprawa. Ostatnio jak patrzyłem u dealera samochodowego, nie było. Czego nie było? Nie było Skyline'a. Chwileczkę. Zróbmy tak. Pojedźmy sobie do... tutaj, do dealera samochodowego, tego tutaj. Sprawdźmy, czy są nowe samochody. Tu będzie tak, tu sobie pojedziemy. I jak będzie coś nowego, to kupimy. Mam nadzieję, że to Skyline, bo kurczę, on jakoś teraz się powinien odblokowywać, tak? Są jeszcze zawody URL do wykonania, które właśnie odblokują nam ten samochód. Ale nie wiem, czy już czasem się nie pojawił. W każdym razie mamy też poukrywane warsztaty z częściami, do tuningu osiągu wizualnego. Jakieś inne pierdoły, które trzeba odkryć. Trzeba tam pojechać, trzeba potuningować trochę, co? No dobra, tutaj mamy salonik. Wjeżdżamy do środka. Hops, zapomniałem nitra użyć, cholera. Dobra, i co jest nowego? Okej, weźmiemy sobie Mazda RX-7. Nie muszę jej kupować, bo ona już była kupiona. Natomiast teraz... Wow, ukryty sprint! O, doszedłem. Tutaj mamy natomiast drift. Tak, tu jest ładny drift. Aj, maździuszka moja piękna. A tu mamy salon do tuningu osiągu. Słuchajcie. I od razu instalujemy wszystko. Juhu! Ops, silnik mamy, jakieś coś tam, skrzynia biegów, oh yeah, zawieszenie, hell yeah, nitrosa, oh yeah, wszystko na trzecim poziomie, moi drodzy. Hops, tak, instalujemy pięknie.
Redukcja wagi. O tak, i turbo. No jeju. Co to się będzie działo, moi drodzy? Chwileczkę. Bo pamiętam, że w Undergroundzie jedynce było tak. A widzicie, tu można jeszcze dokupić te części. Myk. Musimy wszystko kupić, o. I teraz mamy jeszcze większe te osiągi. O, widzicie, zobaczcie na to. Trzeba wszystko pokupować, właśnie. W jedynce też tak było. Dwójkę mam, ale trójki nie mam. A, to jeszcze można sporo ulepszyć, kurde, albo bym zrobił, jakbym wyszedł. Co tu się zmieni? Nic, nic, nic. Skrzynia biegów. No dobra, kupimy i tak wszystko. Mam tyle kasy, że mogę sobie pozwolić na wszystko, co mi się tylko zamarzy, słuchajcie. O, tutaj nam spadnie, spadnie. Dobra, to zostawimy to. Nitrosa, nie. Opony. Nie, nie, nie. I hamulce. Tu jakie tarcze w ogóle wielkie. Masakra. Redukcja wagi. O, tu nam się coś zwiększa, dobrze. I tu mamy zainstalowane wszystko. Natomiast tu nam będzie spadł. Dobra. Czyli mamy już maździocha. To jest teraz mój chyba najszybszy samochód. Teraz musimy odpowiednio go stunigować. I oczywiście, o kurde, ale pali kapcia pięknie, dobra. Tutaj niedaleko jest warsztat z częściami wizualnymi. Oh yeah, moja maździocha piękna. Gdzie to dokładnie było? Kasiorka tam była. Lecę, lecę, wow, co ten samochód wyprawia. No dobra, to jest gdzieś tu, tu jest ten warsztacik żółty. Ale jego na razie olewamy gęstym moczem. I jedziemy do zielonego warsztatu, bo on nas tu najbardziej interesuje. Ja pierdzielę. Wow, ale rzuca, słuchajcie, masakra. Jadę sobie normalnie, patrzcie na to. Niezłe to jest, dobra. Mamy tutaj tego shopa. Musimy zainstalować jakieś części, żeby ten samochód w ogóle nadawał się do jazdy. Ta moc, co się w ogóle z tym wozem dzieje? Dobra. W ogóle ostatnio oglądałem filmik na YouTubie, jak gościu zainstalował do RX7 silnik 6... W ogóle podniósł jej osiągi do 600 koni mechanicznych. Jak przyspieszał ten gościu, to robił takie śmieszne miny. Ja bym też srał w gacie, jakbym, kurczę, zasiadł za sterami takiego monstrum, co przyspiesza do setki chyba w 2 sekundy. No dobra, to instalujemy to, nie? Tak myślę, żeby bardzo tej sylwetki nie zmienić, bo ona jest dość ładna. Ale jednocześnie trzeba zainstalować jakieś... takie w miarę te... Jak to wygląda tutaj? Nie wygląda chyba źle, co? Nie, no w sumie tragicznie wygląda. Tak też, nie za fajnie. A może takie coś? Stingray. Progi. O, może być. Oczywiście ja wiem, że tu są układy konkretne do tych, do siebie pasujące, ale ja używam jakiejś swojej konfiguracji, która mi się podoba po prostu. Myślę, że dzięki temu mój samochód będzie wyglądał bardziej unikalnie. Ten spoiler fajnie wygląda. Maski. Damy tutaj chyba karbonówkę, co? Floty powietrza. Ten pierwszy mi się podoba, ale nie daje nam dużego boosta do... To jest beznadzieja. Jak... Tylko to muszę zainstalować. Inne tak nie wyglądają w ogóle. Wow. Co dajemy? Tu jeszcze części nie ma wszystkich odblokowanych, zdaje się. No ale to nic. Instalujemy to. Lampy z tyłu. Które? Te nie, te nie. O, to fajnie wygląda. Ok. Lusterka. A dajmy sobie takie. Wylot płaski. Felgi. Ok, dajmy takie.
I co, mieliśmy dać maskę, tak? Karbonową. No niedużo jest tego wyboru. Muszę jeszcze sporo części podblokowywać chyba. A, dobra, to już mieliśmy. To olejemy, to olejemy. Kurde, to już bym chciał. Dobrze. No to chyba tyle. Teraz się przejedźmy do... Gdzie mam się przejechać? Do tego żółtego salonu. Nie, muszę przemalować pierw wozik. Tylko czy tutaj jest ten... No dobra, najpierw chodźmy do żółtego. Myślę, że pomaluję ją na czarno, jakiś tam specjalny winyl i chyba nie będę dawał. No, bierzcie ta kasa. Okej. Oh yeah. Dajmy sobie... kurczę, naprawdę nie ma jakoś sporo tych części, wiecie? Może być. Okej, neony. Dajemy mrugające, pulsujące. Jakie fioletowe, nie? Wow. Damy biały. Tego jeszcze nie mam. Szyby jakie? Wow. Jakie będą pasowały do czarnego koloru? Jakiś czarny perłowy. Ksenonowe. Dajmy takie. Chwileczkę, chwileczkę. Mój ulubiony moment w tym garażu. Okej, okay, co wybieramy? Niebieski może tym razem, co? Wybrał Likę. Boże. Okej. Okay. Cośkolwiek tutaj nie musi być nie wiadomo co, nie? Dajmy tu butle. Znacie ten teledysk, co? Ostatnio oglądałem też ten teledysk. Gościu sobie tam chodzi. Jedzie jakimś samochodem, wszędzie ma głośniki, na dachu jeszcze pełno głośników. I jeszcze przyjeżdża do domu i tam też wszędzie głośniki leżą i leci sobie muza z tego. Nie wiem, czy kojarzycie, o co mi chodzi. Aha, tu mamy te maski. Otwierane na boki. Tak to wygląda. Taką sobie zapieprzymy, co? Wow, i zobaczcie teraz. Zajebiście, co to wygląda. Zobaczcie. Da się to otworzyć i... Wow. Ale zajebioza, nie? A to? Do góry. Nie, ale te wyglądają przekozacko, kurde. Chciałbym kiedyś tak otwierać sobie w moim aucie drzwi w ten sposób w bok, nie? Ciekawie by to wyglądało. A, zapomniałem neonów jeszcze zainstalować do tyłu. Wow. Dostałem jakoś sporo opcji. Kurde, te zielone zegary trochę rypią po oczach. Trudno. Później się może jeszcze je zmieni. Teraz czas przemalować moją maździochę na kolor czarny. Na czarno ją rypniemy. Ale pędzi, wow. Ja będę wygrywał każdy wyścig, gwarantuję wam. Gdzie był ten warsztat? Tutaj już widzę jakąś gwiazdkę. Oh yeah. Tu mamy ten warsztat, pomalujemy sobie jeszcze maździochę na czarno. Może jakiegoś tam winyla zainstaluję, ale to tam. Okej, i tu mam, ale pędzi, kurczę, ciekawe ile by... O, ktoś mnie tutaj złapał. Show off. Okej. Okej, okay. I okej. Okay. I mi pasuje. Take picture. Okej. Okay. I tu mamy warsztat. Do malowania. Pomalujmy sobie wozik na kolorek czarny. I może... Jaki tu mamy? Nie, te nie są fajne. Metaliczny, po prostu czarny kolor. Nie, nie pasuje mi ten metaliczny. A może taki? Dobra, dajmy taki. No coś dziwnie wygląda.
czerwony, nie? Dajmy może... Kurczę, fajnie wygląda ta maździocha. Okej. I tutaj tego nie pomalujemy. Felgi. O, te wyglądają fajnie. Takie szare. Hamulce damy. O, takie. Tutaj nie widzę, co robię, ale można w sumie obrócić samochód. Na zielono lipniemy. No tu nie będę szalał z tym wyjechem, bo poprzednio pamiętacie, jak było. Z tym malowaniem, jak walnąłem na żółto, kurde. Dobra, dajmy coś unikalnego może, co? Conquest? Co powiecie na to? To wygląda spoko. Nie! Jeszcze raz. Dajmy sobie to. No i super. Mamy maździocha ładnie zrobionego, ale ciągle mi ten kolor nie pasuje. Ja bym dał inny. Znaczy, ta czerń nie jest taka czarna, no. Jakoś tak dziwnie. Dobra, dajmy ten może. Może jak wyjadę do jazdy dowolnej, to będzie lepiej, bo w tym garażu chyba jest za jasno po prostu. Ale pięknie! Dobra, wiecie co? Zrobimy taki mały, bonusowy show-off. Show-off. Czyli pokaz. I sprawdzimy, ile ta Mazda obecnie potrafi wyciągnąć. Zmienimy sobie kamerkę. Jak to się zmieniało kamerkę? Zaraz zrobię coś głupiego pewnie. Chwila. To jest ręczny, to jest nitro, to jest do tyłu. Ej, spadaj stąd! Jak to się... O, to nie to. Okej, okay, jest. Oh yeah! Oh yeah! Kurde, przypomina mi trochę maskę od Pagani z Zondy. Dobra, ciśniemy. 300, 20, 30, 40. Ale czuję, że mógłbym jeszcze więcej, gdybym miał trochę nitra. Oh yeah! No i dobra. Na dzisiaj to tyle. W następnych odcinkach będziemy już tą Mazdą, proszę was, walczyć na wyścigach. I zdaje się, że ona będzie dużo, dużo lepiej driftować niż Eclipse. Więc drifty będą naprawdę niezłym pokazem. Zapraszam was serdecznie i dziękuję, że byliście ze mną do końca. Hej!